Pałac Gruszów, położony w gminie Marcinowice z początku XIX wieku, to jeden ze skarbów naszego regionu, w którym wciąż tętni życie. Aż trudno uwierzyć, że niespełna 10 lat temu obiekt ten stał opuszczony i rozkradziony, poddając się próbie czasu. Do momentu, aż jego właścicielami stali się aktorka Kinga Zabokrzycka wraz z mężem Tomaszem z Wrocławia. Który to był rok, kiedy zakupiliście pałac i jak do tego doszło? To był 2006 rok i w zasadzie można powiedzieć przez przypadek, bo akurat w tym momencie to był koniec sierpnia, początek września, były targi nieruchomości i mąż gdzieś tam znalazł gazetę tych targów nieruchomości. Przyjechał do domu i mówi: znalazłem coś, musimy jechać. I pojechaliśmy do tych 3 obiektów i naprawdę w takiej kolejności, że ten to był 3, czyli do 3 razy sztuka. No i zakochaliśmy się w ciągu pierwszych paru minut. A kiedy rozpoczęliście remont? Jak on przebiegał? Remont zaczęliśmy właściwie, można powiedzieć, naprawdę od samego początku. Przede wszystkim od prac porządkowych. Pierwsze dni to było sprzątanie. Od strychu po piwnicę, wynoszenie, zamiatanie. No, dużo było zdechłych zwierzątek, brudów. Także pierwsze dni to były naprawdę wynoszenie tutaj takiego gruzu i brudu z pomocą sąsiadów, którym bardzo dziękujemy. Naprawdę wspaniała praca. I to tak się zaczęło i od razu rozpoczęliśmy też pierwsze prace remontowe. Najpierw porządkowe i remontowe. A jakie to były prace? Na samym początku przede wszystkim dach. To pierwszy rok to dach. I później ogrodzenie całego terenu. I później sukcesywnie budowanie zawalonych, co po niektórych nieistniejących ścian, a które tam były, jak również stropów. Ponieważ na drugim piętrze i na pierwszym było kilka takich pomieszczeń, że można było spaść z drugiego piętra do piwnicy. W miarę jak przywracaliście pałac do życia, pojawiały się także wzmianki o historii. Coraz więcej się dowiadywaliście. Jakie są dzieje tego pałacu? To znaczy pierwsze wzmianki w ogóle o wsi, to jest 1362 rok. Później było bardzo wielu rycerzy, którzy byli właścicielami wsi. I ostatnia rodzina, która była właścicielami pałacu, folwarków i całej wsi, to jest rodzina Fondreski. Karolinę Fondreski w 1825 roku odziedziczyła po swojej matce, która pochodziła z rodziny von Budenbrock, odziedziczyła tutaj tę posiadłość. Tak w latach 30. przystąpiono właśnie do budowy pałacu, tutaj budynku zarządcy i folwarków. No i później przez wiele lat do 1945 roku właśnie rodzina Fondreski, następne pokolenia, narodziny, chrzciny, śluby, wszystko to tutaj się odbywało. No i później w 1945 roku, wiadomo, były przesiedlenia, zakończenie wojny. I później tutaj była PGR, również mieszkali przez pewien czas nauczyciele tutaj w pałacu. I wiemy również, że było bardzo wiele rodzin wielodzietnych, które mieszkały tu w pałacu. Podzielony był pałac na wiele takich mieszkań. I zanim my kupiliśmy, to ponad 20 lat obiekt stał pusty. Także pustostan. No i niestety, przykro to powiedzieć, ale wyniesiono z niego wszystko, co tylko można było w tym czasie. I my kupiliśmy obiekt w 2006 roku i powolutku, tak sukcesywnie, z wielką pieczołowitością, starannością, wszystko, co tylko się dało, odrestaurowywaliśmy i remontowaliśmy. W jakim pomieszczeniu teraz jesteśmy? Jesteśmy w holu na parterze i jak to zwykle bywało w takich obiektach pałacowych, na parterze znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne. Sala balowa, śniadaniowa i kominkowa. Mamy nadzieję, że mniej więcej też takie funkcje były wtedy z podziału i jakby z wyczucia intuicji tak nam to wyszło. Tu mamy coś bardzo ciekawego, a mianowicie herby rodziny Fondreski. Jest to bardzo stara i znana rodzina. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku. Tyle wiemy, to jest najstarszy herb z 1652 roku. Czy mogłaby Pani opowiedzieć troszeczkę o schodach? To jest element, który się zachował. Tak, schody są dębowe, mocne, twarde drewno, więc nie udało się go zniszczyć, powiem złośliwie, ponieważ tutaj już teraz te piękne barierki zostały odnowione, ale no niestety widać było, że ktoś usiłował siekierą to zniszczyć. Na szczęście mu się nie udało i tutaj wszystkie podłogi na parterze są z dębu i pierwsza część klatki schodowej do pierwszego piętra również dębowa. No wiadomo, dąb zawsze był droższy, lepszym materiałem. Natomiast ciekawostka jest taka, że od pierwszego piętra do drugiego, do góry, już wszystko jest sosnowe. Też oszczędzali, prawda? Musieli troszeczkę dzielić, bo parter jest reprezentacyjny, ten bardziej bogaty, bardziej wystawny. Im wyżej, tym troszeczkę musiało być oszczędniej i taniej. Jesteśmy na pierwszym piętrze pałacu. Jak to zwykle bywało, na tym piętrze mieszkała rodzina, ta główna, podstawowa, pan i pani z dziećmi. I bardzo ciekawa rzecz, tam za tymi drzwiami kryje się klatka schodowa dla służby. Także tam są piękne takie okrągłe, zabiegowe schody, które prowadzą do piwnicy i prowadzą jeszcze do pomieszczeń poniżej piwnicy. Mogłaby Pani powiedzieć nam, ile jest sypialni w sumie w pałacu? Na pierwszym piętrze mamy 4 pokoje dla gości hotelowych, przyjezdnych i na górze jeszcze 9, czyli w sumie mamy 13 pokoi dwuosobowych z pięknymi łazienkami. W jaki sposób urządzaliście te pomieszczenia? Staraliśmy się sami wszystko dobrać, nie mieliśmy architekta wnętrz. Powolutku dobieraliśmy tapety, kolorystykę, potem te wszystkie elementy jak dywany, obrazy, lustra z przepięknymi ramami. Staraliśmy się jak najbardziej oddać tego ducha przeszłości, prawda? Choćby na przykład znajdujemy się naszym zdaniem w najpiękniejszym apartamencie, najbardziej zabytkowym, w którym udało nam się najbardziej uzyskać taki charakter zabytkowy, oprócz naszej sali kominkowej. To jest tak zwany pokój z zielonym piecem. Stoimy tutaj przed zielonym piecem kaflowym, który się zachował właśnie oryginalny. Jeden z dwóch, piętro wyżej jest brązowy, także mamy 2 apartamenty z zielonym piecem kaflowym i z brązowym. Mamy przepiękne sztukaterie secesyjne, gdzie widać kwiaty i motyle. I udało nam się kupić przepiękną XIX-wieczną sypialnię, co jest rzadkością, że w całości, ponieważ mamy i szafę ubraniową, i 2 łóżka małżeńskie, przepiękne, i 2 szafeczki nocne. Także cały taki komplet i charakter pokoju udało nam się tu uzyskać. Także ja uważam, że czujemy się tu tak jak pod koniec XIX wieku. A ma też taki styl nowoczesny, świadczy o tym chociażby łazienka. Tak, tu wpadliśmy na taki troszkę szalony pomysł, żeby trochę przełamać tego ducha czasu, takim duchem nowoczesności i wymyśliliśmy z mężem taką fantazyjną, szklaną łazienkę. Proszę powiedzieć troszeczkę o pokojach gościnnych. Jesteśmy właśnie na drugim piętrze pałacu. Przypuszczamy, że tutaj mieszkali tak zwani rezydenci, czyli taka niejednokrotnie biedniejsza rodzina państwa, prawda? Czasami bywało tak, że jakaś kuzynka była guwernantką dzieci państwa i miała prawo mieszkać w pałacu i ten drugie piętro było takie skromniejsze. I podział tego piętra był taki, że od razu nas natchnął do tego, żeby tutaj stworzyć piękne sypialnie z łazienkami. Uwielbiamy tutaj te mansardowe pokoiki, one są bardzo romantyczne, z pięknym widokiem na park. Pałac Gruszów to nie tylko pałac, ale także przepiękny park. Tak, zapraszamy serdecznie, można pospacerować, można sobie odpocząć, można zażyć kąpieli słonecznych, bo teraz jesteśmy po stronie południowej, tu jest bardzo dużo słońca. Przez cały dzień, jak są piękne słoneczne dni, to można tutaj na tarasie się opalać, można sobie odpoczywać. Mamy tu taki piękny element, studnia. Wymyśliliśmy sobie, że chcielibyśmy mieć taki piękny element, trochę jak taka klatka dla ptaków to wygląda, na wzór tak zwanych pięknych studni. Od kiedy i jak funkcjonuje pałac? Pałac Gruszów zaczął funkcjonować w lipcu 2014 roku. I my, muszę to zaznaczyć, nie jesteśmy takim hotelem, stricte hotelem, tylko nazywamy to prywatną rezydencją z możliwością urządzania u nas pięknych przyjęć. Chcielibyśmy, żebyście Państwo chcieli spędzać tutaj swoje najważniejsze momenty w życiu, jak na przykład urodziny, imieniny, chrzty, komunie czy jakieś rocznice. Oczywiście urządzamy również, już mieliśmy takich gości, dla firm szkolenia czy wykłady. Także również takich gości już mieliśmy. Mamy mniej więcej tak po dwie kilkudziesięcioosobowe imprezy miesięcznie do tej pory, jak również pojedynczych gości prywatnych, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby u nas przenocować i zjeść pyszne śniadanie i odpocząć. Bo muszę zaznaczyć, że w naszej maleńkiej wsi jest cisza i spokój. Obudzi Państwa tylko pianie koguta.